Podwójna uroczystość w Bielawskim Kościele pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 1 lipca pożegnano odchodzącego księdza Pawła Zielińskiego, a powitano przychodzącego na jego miejsce Juliusza Nastałka. Bardzo lubiany przez parafian ksiądz Paweł nie krył wzruszenia. Spędzone w Bielawie 3 lata były ważnym etapem w jego życiu. Ten okres obfitował bardzo w moim życiu. Przede wszystkim poznawaniem nowych ludzi. Myślę, że bardzo mocno angażowałem się w pracę jako katecheta w liceum ogólnokształcącym. To znaczy to lubię po prostu młodzież i tamte spotkania ogromnie wdzięcznie wspominam. I dziękuję Panu Bogu, że postawił mnie tutaj, księdzu proboszczowi, księdzu doktorowi Stanisławowi Chomiakowi, że mogłem tutaj przez 3 lata być i służyć wiedzą, radą. Może doświadczeniem nie, bo ja akurat tutaj zdobywałem przez 3 lata, ale za to wszystko dziękuję, za te wszystkie spotkania, za te wszystkie wspaniałe kontakty, za wszystkich, którzy stanęli na mojej drodze, i tych najmłodszych, i tych starszych, i tych zupełnie już, którzy są w jesieni życia. Za nich wszystkich dziękuję Panu Bogu, proszę o modlitwę i również obiecuję, że będę tam pamiętał, w tej części Polski, gdzie zostaję teraz oddelegowany na dalsze kontynuacje specjalistycznych studiów z zakresu patrologii, niełatwej greki i łaciny. Podczas uroczystości podziękowaniom i życzeniom na dalszą przyszłość nie było końca. Dziś zbiorę wszystkie promienie słońca, co w oczach płonie. Zbiorę róże i konwalię, złożę ci na dłonie. Dziś ci przyniosę uśmiech ze wszystkich najpiękniejszy i wdzięczność w sercu wielką, i najpiękniejsze wiersze. Księże Paweł, 3 lata temu decyzją Jego Ekscelencji księdza biskupa Ignacego Deca został ksiądz skierowany do posługi w naszej parafii. Po 3 latach ciężkiej i owocnej pracy ksiądz biskup odwołuje Cię z parafii w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, parafii naszej, i pamiętaj, że zawsze Twoje. Na dalsze lata pracy w Winnicy Pańskiej my, cała liturgiczna służba ołtarza, chcemy Ci życzyć wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej i wszystkiego, co Tobie, drogi księże, jest potrzebne. Pragniemy życzyć również pomyślnego ukończenia studiów doktoranckich, a Najświętsza Rodzina zawsze niech macie w swojej opiece. Króluj nam, Chryste. Drogi księże Pawle, dziękujemy Ci za posługę kapłańską w naszej parafii, a także jako przedstawiciele odnowy w Duchu Świętym dziękujemy Ci o zaprowadzenie naszej odnowy. Szczęść Boże. Odchodzącego księdza Pawła zapytaliśmy, jaki powinien być nowy duchowny, by zyskać sobie sympatię i szacunek parafian. Przede wszystkim właśnie, żeby nie bał się ludzi, żeby był otwarty na wszelkiego typu kontakty, zwłaszcza z młodymi ludźmi. Oni dzisiaj potrzebują księdza jako kogoś, kto jest, żeby oddać to słowami ojca Kościoła, świętego Augustyna. On kiedyś mówił, proszę mi wybaczyć za te słowa, może są one takie dosyć takie, nie chcę, żeby one jakimś brzmiały patetycznie, ale on powiedział: z wami jestem biskupem, z wami jestem chrześcijaninem, dla was jestem biskupem. I coś w tej prawdzie przepięknych słów jest, to znaczy chodzi o to, żeby być zawsze między ludźmi, żeby się jakoś nie zamykać, nie alienować, nie uciekać. Chociaż wielu parafian odczuwa żal z powodu odejścia księdza Pawła, wszyscy gorąco i serdecznie powitali jego następcę, księdza Juliusza Nastałka. Wierzymy, że dołączenie do naszej wspólnoty nie będzie tylko ważnym i pouczającym doświadczeniem dla nas, ale i dla księdza. Ufamy, że pomoże nam ksiądz dalej odkrywać drogę do Boga za pośrednictwem Maryi. Razem z księdzem już od dziś wychodzimy naprzeciw licznym wyzwaniom. Poradzimy sobie z pewnością, ponieważ jesteśmy wspólnotą i zawsze możemy na siebie liczyć. Wierzymy, że ten okres posługi w naszej parafii będzie udany, a w przyszłości wyda owocne plony, które na stałe wykiełkują w naszych sercach. Księże Julianie, witamy serdecznie w Bielawie.